Jesteśmy na boisku przy publicznej szkole podstawowej imienia Mikołaja Kopernika w Tłuszczu. W tym roku organizowana jest tu dziewiąta noc bibliotek. W tamtym roku po raz pierwszy zrobiliśmy noc bibliotek rodzinną i byliśmy tak zadowoleni z efektów, że postanowiliśmy, że kolejne lata będą to rodzinne noce bibliotek. Dostaliśmy zaproszenie od pani dyrektor, Elżbiety Dęczuk, żeby w tym roku noc bibliotek była właśnie w Tłuszczu. Bardzo dziękujemy za to zaproszenie, skorzystaliśmy. Mam nadzieję, że będziemy wspólnie dzisiaj fajnie spędzać czas w jańskich klimatach. Zaczynamy od gry terenowej. Mamy 11 baz tematycznych. Następnie będą koncerty, warsztaty bębniarskie, warsztaty tańca, ognisko, dyskoteka wspólne, bycie, zabawa. Myślę, że każdy zasłużył dzisiaj, jest zakończenie roku szkolnego, więc taka rodzinna noc bibliotek jest to okazja, też, żeby rodzice z dziećmi razem poświętowali, cieszyli się. Po raz dziewiąty Gminna Biblioteka Publiczna w Międzyrzecu Podlaskim z siedzibą w Wysokim organizuje noc bibliotek. Czyli dzisiaj popołudnie pełne atrakcji oraz wspólne nocowanie na polu namiotowym całymi rodzinami. Bądźmy dzisiaj razem rodzinnie w ostatni dzień roku szkolnego, bo zawsze noc bibliotek jest w ostatni dzień roku szkolnego. Dzisiaj gościmy w Tłuszczu, na terenie przy szkole podstawowej w Tłuszczu i zapowiada się świetna zabawa, a dla zwycięskich drużyn nagrody niespodzianki. Tak, chcemy robić wspólnie uroczystości, angażując całe środowiska. Dzisiaj tutaj w Tłuszczu mamy OSP Tłuściec, mamy koło gospodyń wiejskich, mamy szkołę, mamy gminną bibliotekę publiczną i wielu innych partnerów, którzy włączają się albo materialnie, albo też osobiście angażując się w tego typu akcje. Tak, chcemy, aby nasza gmina była gminą społecznie zaangażowaną, przyciągającą coraz to nowe rzesze mieszkańców, ale noc bibliotek jest szczególna, bo dzisiaj jest rodzinna. Dzisiaj konkurencje są rodzinne, a w związku z tym tatuś, mamusia z dziećmi musi wziąć w nich udział i wystartować. A po ostatnich tego typu konkurencji, chociażby w Rzeczycy, cieszy się ta noc bibliotek coraz większym zainteresowaniem. I co warto przyznać i podkreślić, po raz dziewiąty i każda jest inna i pod innym hasłem i z innymi pomysłami. Wielki ukłon dla pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej. To jest przepiękne angażowanie się w życie społeczne i kulturalne. W dzisiejszym współczesnym świecie biblioteka w moim przekonaniu odchodzi od takiej zwykłej wypożyczalni książek. Dzisiaj musi ona pełnić funkcję kulturotwórczą, angażować się, pokazywać swoje nowe oblicze, ale też, co jest bardzo istotne i bardzo ważne, musi być bardzo kreatywna. Nasza biblioteka jest biblioteką kreatywną, bo już w następnym tygodniu będziemy uczestniczyć w promocji książki 50-lecie gminy Międzyrzec Podlaski, bo obok czytelnictwa również wydawnictwo staje się symbolem naszej biblioteki. To bardzo ważne funkcje kulturotwórcze, to bardzo ważne funkcje, które pozwalają ocalić od zapomnienia historię gminy Międzyrzec Podlaski i to, co w tej książce już tak zapowiem jest fenomenem, to przybliżamy mieszkańców gminy Międzyrzec Podlaski, zwykłych, szarych, o których mówi się jeszcze do dzisiaj w życiu poszczególnych miejscowości jako osoby zaangażowane w życie społeczne, jako lokalnych liderów, o którym dzisiaj młode pokolenie już nie pamięta. Przywracanie tych ludzi pamięci jest bardzo ważną funkcją i czyni to biblioteka.